Witam na moim kanale. Minęły święta, pogoda się poprawiła. Tak więc pokażę Wam, jak poprzesadzałam hiacynty do skrzynek. Do ogródka też część w ogrodzie będzie stało przez lato całe. A to, co teraz Wam pokazuję, to kłącze konwali ogrodowych. O, zobaczcie, coraz bardziej się wybijają, aczkolwiek był rok, gdzie już były większe. W tym roku jest, marzec był zimny, kwiecień też nie za ciekawy był na początku, więc te roślinki troszeczkę wolniej. O, borówka tutaj, zobaczcie, w tym miejscu, bardzo ładna, duży krzak. Ale tu jeszcze dużo pracy czeka, bo mam chwasty tutaj, zobaczcie, pełno trawy, to jest jeszcze tutaj, ho, 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 do zrobienia jeszcze pojesienne. No, a maliny coraz bardziej się tutaj, zobaczcie, robią zielone. O. Także pracy jak w ogrodzie, kto ma ogród, to wie, że zawsze coś tam się znajdzie. Czarna porzeczka też, o, coraz bardziej się robi. Zielone gałązki. A tutaj zaczynają się wzbijać i zazieleniać listki zielone. Zobaczcie, to róże były w poprzednim filmie pokazywane przed świętami, ale każda róża jest inna, więc te mniejsze róże, to jest róża krzak, jest bardziej zazieleniona. A róża pnąca, no to zobaczcie, ona jednak więcej potrzebuje. Są listka zielone, tak, ale jednak dłużej. O, ostrość trochę szwankuje. Tutaj będę w tych donicach. Następna, ta co tutaj jest, to jest resztka tej deszczówki. Podlewałam ją sobie. Kwiatki, które dzisiaj wsadziłam do doniczek. Zobaczcie, tam z tyłu widzicie, ile jeszcze tutaj pracy w tych kwiatach. O, tutaj. I tutaj też muszę to jeszcze zrobić. A to są kwiaty, gdzie dalej jeszcze? Ja chciałam Wam serdecznie podziękować za dotychczasowe oglądanie, za subskrypcję. Te osoby, wiem, że dużo osób ogląda, a nie subskrybuje. O, i co tutaj jeszcze? Marcinki się robią coraz bardziej zielone. One tak potem fajnie na fioletowo kwitną, ale widzę, że pojawiają się ślimaki już w ogrodzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak było chyba z 2 lata temu. Pełno ślimaków było. O, tak wyglądają te marcinki. Te suche tutaj, co są, to są jeszcze zeszłoroczne. Tak to tutaj wygląda. I Wam pokażę. Wsadziliśmy do skrzynek przekwitnięte hiacynty. Na razie są w skrzynkach. I tu mamy goździki. Też były kupione jakoś tam w marcu chyba. Były w doniczkach. A teraz je włożymy tutaj do skrzynek. A tak wygląda, o, w ogrodzie hiacynt. To już był we wcześniejszym filmie, który był przed świętami. I samosiejki w ogrodzie też są truskawek. Ale nie wiem, to raczej
nic z tego nie wyjdzie, bo na jesień były posadzone takie właśnie sadzonki, które same się wyhodowały w ogrodzie i niestety nic z tego nie wyszło. O, i zobaczcie, ślimak sobie idzie. O, jak super, słychać ptaszki. Fajnie. Relaks w ogrodzie. Język mi się plącze. Ja dziękuję za dotychczasowe oglądanie, za subskrypcję. Jest mi z tego powodu miło. Za każdym razem powtarzam to. A mam nadzieję, że coraz więcej będę Wam pokazywała też z ogródka, bo po prostu będzie coraz więcej tutaj pracy. O, tak to wszystko tutaj widzicie wygląda. Ja dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam.